Kiedy w dzieciństwie pokłóciłem się z moim bratem, brał nas na bok tata i przypominał nam, że jesteśmy braćmi. A kiedy dyskutowaliśmy z tą tezą, to mówił nam w krótkich żołnierskich słowach, że mamy się kochać. Podobnych słów używa Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Mówi: odpuszczajcie, nie sądźcie, nie potępiajcie, dawajcie, a również wam wyświadczą to dobro. Można by pomyśleć, że Jezus zachęca nas do postawy interesownej, coś za coś, ale tak nie jest. On mówi: bądźcie miłosierny, jak Ojciec wasz jest miłosierny. To znaczy, że mamy stać się jak Pan Bóg. Można by pomyśleć, że to niemożliwe, gdzie wielki Bóg i gdzie ja, mały człowiek. Ale perspektywa zmienia się wtedy, kiedy działam z miłości. Gdy zakocham się w Panu Bogu, odchodzą wszelkie lęki. Tak, jestem słaby, tak, jestem nieidealny, tak, grzeszę, ale jestem powołany do tego, by żyć dobrze.